Hej Głodomory, przygotuję teraz danie, które będzie dosyć śmiesznym połączeniem. Weselna tradycja i współczesny street food. A dokładnie będą to krokiety faszerowane szarpaną wieprzowiną. Zabieram się do roboty, a partnerem mojego dzisiejszego odcinka jest Kamis. Łopatkę wieprzową, bo właśnie z takiego kawałka świni przygotowuję to danie, kroję teraz na mniejsze kawałki, takie 15-dekowe. Dzięki temu mięso szybciej się ugotuje, a właściwie to udusi. Przerzucam do miski, po czym dodaję do tego całkiem sporą ilość suchych przypraw. Słodka papryka. Dalej papryka wędzona. Od niedawna pojawiła się na rynku, ale bardzo szybko zagościła w polskich domach, bo jej smak jest po prostu nie do podrobienia w żaden sposób. No i papryka ostra. Jeszcze suszony imbir. Kmin rzymski. Pozostanie jeszcze ziele angielskie i janysz, ale to dodam już do garnka. Mięso jeszcze tylko posolę. I przyprawy teraz muszę porządnie wetrzeć w mięso. Pięknie zamarynowane kawałki łopatki teraz obsmażę, a zrobię to w szybkowarze, w którym będę później dusił mięso. Dzięki temu zaoszczędzę nieźle na czasie, ale też w szybkowarze zupełnie wychodzi inny smak. Mięso obsmażę na oleju. Dorzucam teraz wcześniej wspomniane ziele angielskie. Dosłownie kilka kulek oraz anysz. On jest bardzo intensywny, więc jedna gwiazdka, maksymalnie dwie, na tą ilość mięsa starczy. No i jeszcze kilka warzyw, bo one są tutaj bardzo istotne. Cebula, którą kroję dosłownie na 8 części. Takiej wielkości, ona podczas tego duszenia i tak się rozpadnie. Kilka ząbków czosnku i jeszcze słodka papryka. Wezmę trzy kolory. Później, gdy porozrywam to mięso i wymieszam z papryką, danie będzie dużo lepiej wyglądało. Podobnie jak z cebulą, nie ma tu większego znaczenia, na jakie kawałki ta papryka zostanie pokrojona, bo i tak później to się rozpadnie. Ważny jest raczej smak i efekt wizualny. Mięso obracam, aby z każdej strony równomiernie się przyrumieniło i daję jeszcze koncentrat pomidorowy, który da troszeczkę kwasku i troszeczkę słodyczy. I dolewam wody, maksymalnie pół garnka. To jest szybkowar, tutaj nie może być zbyt dużo płynu, bo wybuchnie, gdy zbyt duże ciśnienie zrobi się w środku. Zamykam pokrywę. O, ustawiam tutaj na mięsko i zostawiam na 25 minut, maksymalnie pół godziny. Powinno być gotowe. W tym czasie usmażę naleśniki. U mnie w domu bardzo istotne jest, aby do ciasta dać sporo, dosyć ciepłego masła, które się bardzo dobrze rozpuści. Ja na mniej więcej pół kilo mąki daję 3 jajka i jedno żółtko. Dzięki temu, że dam więcej żółtek niż białek, ciasto będzie bardziej elastyczne. Następnie do jajek i masła, cały czas mieszając, stopniowo dodaję mąki. Dzięki temu mam pewność, że masło dokładnie się rozprowadzi po całej masie. I mogę powoli dodawać mleka, zamieniając to w płynne ciasto. I na samym końcu jeszcze woda gazowana. Na około 5 porcji mleka daję 2 porcje wody. Dzięki temu, że dolewam wody gazowanej, naleśniki będą bardziej puszyste. Ciasto nie może być za gęste, bo podczas smażenia nie zdążycie go rozprowadzić po patelni i naleśnik po prostu nie będzie miał kształtu. Jeszcze na końcu posolę. Sól jest istotna, jeżeli chodzi o końcowy smak naleśnika. Zresztą, kto z was lubi jeść niesłone jedzenie? Często przy smażeniu pierwszego naleśnika na patelnię wylewa się zbyt dużo oleju. Patentem na to jest namoczenie po prostu ręczniczka papierowego i przetarcie dna patelni.
ale tylko za pierwszym razem, ponieważ tutaj w cieście mam dosyć sporo masła i nie muszę za każdym razem wylewać tego oleju. Gdy naleśnik zaczyna się odklejać od boków patelni, można go podważyć i przerzucić na drugą stronę. Możecie oczywiście to robić też w ten sposób, jak prawdziwy naleśnikomistrz. Jeszcze chwilę z drugiej strony, ale nie za długo. Naleśnik ma być elastyczny po zdjęciu. Jeżeli go przeciągniecie na patelni, to później będzie się łamał podczas składania. Ostatni naleśnik się już smaży. Ja tutaj sprawdzę, czy mięso już jest gotowe. Tak, przepięknie. Zobaczcie, jak się fajnie porozpadało na kawałki. Właśnie to jest zaleta szybkowaru. Tutaj odstawię to na bok, naleśnika przerzucę, no i mogę zwijać krokiety. Naleśniki teraz przerzucę na drugą stronę. Z tej strony będą trochę chłodniejsze. A to, że ułożyłem jeden na drugim, spowodowało, że naleśnik jest bardzo, ale to bardzo elastyczny. Jeszcze wcześniej rozszczepię sobie jajko tutaj w misce, bo właśnie w tym jajku będę zaczynał panierkę. Pierwszy etap panierki gotowy. Drugi etap będzie troszeczkę inny niż ten tradycyjny. Do tej bułki tartej dodam teraz połamane cornflakesy, czyli płatki kukurydziane. Dzięki temu panierka będzie bardziej chrupiąca, słodsza i ładniejsza w strukturze. Panierka już gotowa, więc zabieram się za zwijanie krokietów. Na środek naleśnika układam mięso oraz warzywa, które tutaj się dusiły. Boki zawijam, a później formuję krokieta. Teraz wrzucam go w jajko i na końcu chrupiącą panierę. Ostatni krokiet obtoczony, mogę przystąpić do smażenia, a pozostałe naleśniki zostawię mojemu synkowi. On kocha je z serem albo z dżemem, szczególnie następnego dnia. Krokiety smażę na całkiem sporej ilości tłuszczu. Chodzi o to, żeby one równomiernie z każdej strony się zezłociły i czekam, aż ten olej się też dobrze rozgrzeje. Złocisty, przyrumieniony krokiet gotowy. Wiem, że tak trochę pusto na talerzu, ale zależy mi, żeby ten krokiet odegrał tutaj główną rolę. Ale fajnie chrupiące ciasto i paniera. Przepyszne. Chrupiące naleśniki, w środku mega aromatyczna łopatka wieprzowa. Współczesność i tradycja. Tak samo jak nasz Instagram, na którym znajdziecie więcej inspiracji na tego typu dania. Zapraszam, gotuję z Lewiatanem.